z kanonkami połów, następują przy zestawieniu. Francuz numer 1, Szymon Moskwa, dalej numer 8, Dawid Pasierwek, 13, Sebastian Jastrzębski, 14, Jakub Hasar, 18, Mateusz Węgrzyn, rezerwowy numer 4, Sebastian Glenc, 5, Tymoteusz Brąbosz, 6, Michał Król, 9, Kamil Skoczykłoda, 16, Piotr Narożny, 24, Patryk Polaczek, 99, Krzysztof Krzywoj. Trenerem drużyny gości jest pan Jakub Lubas, kierownikiem Maciej Kegler. Drużyna gospodarzy Luxiony, AZS USLS Lublin w następującym składzie. 13, Francer Paweł Furtak, dalej numer 3, Marcin Ostrowski, 7, Łukasz Kropicki, 9, Jakub Mankiewicz, 10, Daniel Mazurkiewicz. Dalej, z kapitanem zespołu z numerem 4, Tomasz Ławicki, 6, Maciej Ostrowski, 8, Tomasz Sekrecki, 11, Wiktor Rusyn, 16, Marcin Szyjduk, 21, Jarosław Kuk, 23, Krystian Michalak, 87, Tomasz Gudyński. Trenerem drużyny gospodarzy jest pan Konrad Tarkowski, kierownikiem zespołu Artur Banasik, asystentem trenera Łukasz Miedlicki. Wypada mi jeszcze przedstawić rozjemców w dzisiejszych zawodach. Jako sędzia pierwszy pan Wojciech Curyło, jako sędzia drugi pan Kamil Dulański, jako sędzia czasowy pan Kamil Szczołko, reprezentujący kolegium sędziów futsalu Polskiego Związku Piłki Nożnej. Obserwatorem dzisiejszych zawodów jest pan Paweł Krzanowski, także reprezentujący kolegium futsalowe Polskiego Związku Piłki Nożnej. Już za chwilę rozpoczniemy kolejne spotkanie na hali Globus. Drużyna gości w strojach błękitno-pomarańczowych, natomiast gospodarze na zielono. Już za chwilę pierwsze kopnięcie piłki w dzisiejszym spotkaniu. Rozpoczęliśmy spotkanie Luxiona AZS z Lublin kontra KS Kamionka. Goście na błękitno, pomarańczowo gospodarza zielona. Thank you.
Mamy pierwszą bramkę w tym spotkaniu. 1-0 dla Luxione AZS UMCS Lublin. Gola dla gospodarzy w 8 minucie zdobył grający z numerem 9 w tym spotkaniu Jakub Wankiewicz. Luxione AZS UMCS KS Kamionka Mikołów 1-0. Thank you.
pierwsze przewinienie w tym spotkaniu po stronie gospodarza. Pierwsze napomnienie w tym spotkaniu, a także pierwsze przewinienie po stronie drużyny gości. Żółtą kartką w zespole Kamionki Mikołów ukarany grający z numerem 8 Dawid Pasierbek. Thank you.
drugie przewinienie po stronie zespołu gospodarzy. Drugie przewinienie po stronie zespołu gości. Do zakończenia pierwszej połowy spotkania pozostaje nam 5 minut i 10 sekund.
bramkę ze strony gości, zdobywcą gola grający z numerem 8 Dawid Pasierbek. Luksiona AZS UMCS Lublin, KS Kamion Kamikołów 1-1. Trzecie przewinienie ze strony drużyny gości. Do zakończenia pierwszej połowy pozostaje nam 1 minuta. Czwarte przewinienie ze strony drużyny gości, a także drugie napomnienie. Żółtą kartką po stronie drużyny Kamionki Mikołów ukarany z numerem 14 na okazji.
Mamy przerwę na żądanie trenera drużyny Gospodarz. Pierwszej połowy pozostaje nam 37 sekund. Zakończyła się pierwsza połowa spotkania Luksjona ZSU MCS Lublin kontra KS Kamion Kamikołów. Do przerwy mamy remis 1-1. Bramki w tym spotkaniu zdobywali po stronie gospodarzy Jakub Wankiewicz, po stronie gości Dawid Pasierbek. Za chwilę, za kilka minut wracamy na halę Globus.
Futsal Nowiny podejmuje u siebie Sośnice Gliwice, a BSF Pochnia gra z Gwiazdą Ruda Śląska. Jeszcze w tym roku jedna kolejka przed nami, kolejka numer 12. Wtedy to Luksjona ZS Łęces podejmować będzie u siebie drużynę Gwiazdy Ruda Śląska. Już za chwilę powrócimy na parkiet hali Globus i wznowimy to spotkanie. Rozpoczniemy drugą połowę. Szanowni Państwo, przed rozpoczęciem drugiej części meczu pragnę przypomnieć sponsorów, partnerów drużyny Luksjona AZS Łęces Lublina, są to miasto Lublin, firma Luksjona Poland, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Perła Browary Lubelskie, Inloft Home Domy Dominów, Simba SC producent wody Bystra, Dywany Łuszczów, Hotel Gościniec Horyzont w Torojaczkowicach, Centrum Szkoleń Strzeleckich Szuper, a także restauracja Dolce Vita. Już za kilka chwil wracamy do gry. Ja oczywiście także przypomnę Państwu, w jakich zestawieniach występują oba zespoły. Drużyna gości KS Kamionka Mikołów w składzie numer 1 Szymon Moskwa, 8 Dawid Pasierbek, 13 kapitan zespołu Sebastian Jastrzębski, 14 Kukasa, 18 Mateusz Węgrzyn. Czwórka Sebastian Glenc, 5 Tymoteusz Brąboszcz, 6 Michał Król, 9 Kamil Skoczy-Kłoda, 16 Piotr Narożny, 24 Patryk Płaczek i 99 Krzysztof Krzywoń. Trenerem drużyny gości jest pan Jakub Lubas, kierownikiem Maciej Kegler. Drużyna gospodarzy Luksjony AZS Łęces w następującym zestawieniu. Z 13 w bramce Paweł Kurtak, dalej 3 Marcin Ostrowski, 7 Łukasz Bietlicki, 9 Jakub Wankiewicz, 10 Damian Mazurkiewicz, kapitan zespołu numer 4 Tomasz Ławicki, 6 Maciej Ostrowski, 8 Tomasz Sekrecki, 11 Wiktor Rusyn, 16 Marcin Szyjduk, 21 Jarosław Wójcik, 23 Krystian Michalak, 87 Tomasz Kodyński. Trenerem drużyny gospodarzy jest pan Konrad Tarkowski, kierownikiem Artur Banasik, asystentem trenera Łukasz Mietlicki. Przypomnę także jeszcze raz rozjemców w dzisiejszych zawodach. Jako sędzia pierwszy pan Wojciech Curyło, jako sędzia drugi pan Kamil Dulański, jako sędzia czasowy pan Kamil Strzałko, reprezentujący kolegium sędziów futsalu Polskiego Związku Piłki Nożnej. Obserwatorem na dzisiejsze zawody jest pan Paweł Chrzanowski. Już za chwilę rozpoczniemy drugą połowę spotkania. Do przerwy mamy remis 1-1. Bramki strzelali po stronie gospodarzy numer 9 Jakub Wankiewicz, zaś po stronie gości trafił z numerem 8 Dawid Pasierbek. Już za kilka chwil pierwsze kopnięcie w drugiej połowie. Przed nami 20 minut emocjonującego futsalu. Rozpoczęliśmy drugą połowę spotkania Luksjona AZS Łęces kontra KS Kamionka Mikołów. Gospodarze na zielono, goście na błękitne, pomarańczowe. Thank you.
Mamy drugą bramkę dla drużyny Luxiony AZS UMCS Lublin. Gola w 23 minucie tego spotkania zdobył grający z numerem 7 Łukasz Mietlicki. Luxiony AZS UMCS KS Kamionka Mikołów 2-1. W międzyczasie po stronie drużyny Kamionki napomnienie Bułgarony grający z numerem 4 w tym zespole Sebastian Glenc. Thank you.
W międzyczasie dwa przewinienia, jedno po stronie gospodarzy po akcji korzystnej, natomiast także pierwsze przewinienie po stronie drużyny gości, a także napomnienie. Napomnienie ukarane kapitana zespołu grający z 13 Sebastian Jastrzębski. Przewinienie ze strony drużyny gości. W tej drugiej połowie w faulach mamy już 5 przewinień. A do zakończenia meczu pozostaje nam 14 minut i 9 sekund. Bramka, bramka dla zespołu Luciony AZS UFC z Lublin. Mamy kolejną bramkę w tym spotkaniu, trzecią dla Luxione AZS UFCS, a jej strzelcem po raz drugi w tym spotkaniu grający w numerem 7 Łukasz Miedlicki. Luxione AZS UFCS, KS Kamionka Mikołów, 3-1. Czwarte przewinienie po stronie drużyny gospodarzy, a także pierwsza żółta kartka dla tego zespołu. A ukarany miał grający z numerem 9 Jakub Wankiewicz. Jest to czwarte przewinienie po stronie Luxione AZS UFCS. Oh!
Piąte przewinienie ze strony drużyny gospodarzy. Każde kolejne będzie skutkować przedłużonym rzutem karnym bądź rzutem wolnym bez muru. Mamy 3-1 na razie dla Luxiony, a do zakończenia meczu 12 minut bez 11 sekund. Trzecie przewinienie ze strony drużyny gości w dzisiejszym spotkaniu. Drużyna Luxiony wznowi odrzut wolnego.
strony drużyny gości w tym spotkaniu. Do zakończenia meczu pozostaje nam 8 minut i 10 sekund. Mamy piąte przewinienie po stronie drużyny gości i doszliśmy do momentu, w którym każde kolejne przewinienie w tym spotkaniu będzie skutkować przedłużonym rzutem karnym dla jednej bądź drugiej drużyny.
spotkaniu dla zespołu gości. Mamy także drugie napomnienie po stronie gospodarzy. Żółtą kartką ukarany grający z numerem 23 Krystian Michalak. Bramki po stronie zespołu KS Kamion Kamikołów, grający z numerem 13 Sebastian Jastrzębski. Luksjona ZSU MCS Kamion Kamikołów 3-2. Rzut karny dla drużyny gości. Mamy także żółtą kartkę dla trenera drużyny gospodarzy pana Konrada Tarkowskiego. Thank you.
Mamy przerwę na żądanie trenera drużyny gości. Do zakończenia drugiej części meczu pozostaje nam 2 minuty 10 sekund, a my wracamy do gry z miastem Lublin, Lux Jonu Polata, także Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej. Lux Jona ZSUM CS prowadzi jak na razie z drużyną KS Kamianka Mikołów 3-2. Kończy się spotkanie Lux Jona ZSUM CS Lublin.
KS Kamionka Mikołów. Drużyna gospodarzy wygrywa 3-2 i inkasuje kolejne 3 punkty w tym sezonie pierwszej ligi futsalu grupy południowej.